Dobrze, witam Was wszystkich serdecznie w takiej dosyć długiej przerwie. Dzisiaj króciutko tylko, jak jestem z obrazkiem w tle. Witam Was, nazywam się Adam Razik, jesteście na kanale o malowaniu krok po kroku. Dawniej malowanie i taki dalej nadal hasło tego kanału, malowanie. O malowaniu, zarabianiu i kreatywnym, pięknym życiu. Nic się nie zmieniło. Nadal będę tutaj Was czarował tym i opowiadał o tym, jak dokonać pewnych zmian w życiu i o tym, jak malować na płótnie, na akrylem, olejem. Będziemy również, czy będę z Wami rysował, będę Wam robił takie bloki tematyczne na temat perspektywy, na temat światłocienia. Wszystko będzie, będą duże nowe tematy. Natomiast dzisiaj jestem do Was, moi drodzy widzowie, moi stali widzowie oraz ci nowi, którzy przybywają z dnia na dzień, z godziny na godzinę, jest ich coraz więcej. Zapraszam. Jak już zauważyliście, mój kanał jest pierwszym w Polsce i po polsku kanałem o malowaniu. Znaczy nie wiem, czy będzie więcej, czy powstaną nowe, natomiast widzę, że po Waszym zainteresowaniu moim kanałem mówię, że powinienem robić to nadal w tej formule, jakiej to robię i właśnie w ten sposób będę to robił. Dzisiaj przychodzę do Was z prośbą, taką prośbą i apelem. Ponownie robię taką akcję. Nie, pewnie w środowisku znowu się wielkie oburzenie nastąpi, no ale tym się nie zrażam. Słuchajcie. Jestem przed kolejną wystawą, dużą wystawą, dużo większą niż teraz, która obecnie jeszcze trwa na ulicy Henryka Probusa 5 we Wrocławiu w galerii Ipsos. Zapraszam serdecznie, jestem codziennie tam i zapraszam bardzo do Teatru Malowania. Od 16 do 19 codziennie maluję, codziennie jakaś tam nowa technika, coś nowego powstaje. Przychodzą do mnie właśnie, przychodzicie do mnie, zgłaszacie się fajnie, zapraszam. Nadal to trwa do 5 maja, natomiast dzisiaj przychodzę do Was z taką prośbą, z takim apelem. Wszystkie obrazy, które znajdziecie na moim kanale, te, które Wam się podobają, no szczególnie te, które Wam się podobają, bądź też jakieś macie zamówienia na jakiś obraz, czy chcecie portret, czy chcecie jakiś ulubiony Wasz temat, żebym Wam zrealizował i namalował, to zapraszam. Zamawiajcie. Dzisiaj pokazuję Wam te winogrona, bo wiem, że ktoś mi kiedyś napisał bardzo fajny komentarz, że bardzo mu się podobał ten obraz i bardzo chciałby, że tak powiem, z tego... Jeżeli Wam się podoba, no to zapraszam. Są bardzo niewielkie koszty, bo po prostu mówię, akcja polega na tym, że chcę od Was, jeżeli podoba się jakiś obraz dla Was, to moja praca dla Was jest w prezencie. Po prostu oddaję Wam te obrazy, chcę się ich pozbyć, żeby mieć środki na materiały i następne obrazy, na płótna, na farby. To potrzebuję po prostu dużo środków na to, żeby kolejne powstawały, natomiast te, które widzicie na kanale, to żeby zdobiły Wasze wnętrza, bo taka była też główna idea mojego kanału, że po prostu chciałem zirytowany tym, co widzę, jak wygląda zamawianie przez Was obrazów, czy tam co wieszacie na ścianach swoich domów, nie mówię, że Wy, ale jak większość z Polaków, powiedzmy z naszych tutaj. Nie chciałbym do was tak też, że tak powiem, kierować tych słów, natomiast wiem, że większość ludzi, którzy, nie wiem, kupują, już to mówiłem o tym wielokrotnie, wydają kupę kasy na to, żeby, nie wiem, czy zadłużają się na lata, żeby kupić sobie mieszkanie, czy dom wybudować i tak dalej, a później wieszają jakieś wydruki, nadruki na płótnie, także zapraszam, to są bardzo niewielkie koszty, taki obrazek, te winogrona. To jest obraz zresztą w mojej autorskiej oprawie, takim kontorniczku z takim dystansem, posrebrzony, czyli tą imitacją srebra, czyli aluminium. Obraz ma format 30x40 cm i ten obraz sprzedaje za 180 zł, to są koszty, że tak powiem, materiałów, przepraszam, najmocniej, to są koszty materiałów, które użyłem do namalowania tego obrazu. I w takich cenach mniej więcej 180, 200, 250 zł do 300 maksymalnie, jeżeli tam jest na bardzo dużo metalu i taki większy format. Pytajcie o te obrazy. Piszcie do mnie, ja chętnie Wam je oddam, a jednocześnie
za te niewielkie pieniądze po prostu dokupię, bo przyznam szczerze, że stoję z robotą i po prostu czekam na jakiś, na to, żeby wam znowu was bawić tutaj malowaniem. I nie jest to jakiś tam mój akt rozpaczy, natomiast chcę, żebyście po prostu jakoś tak ze mną, miło by mi było, chociaż wiem, że piszecie bardzo, bardzo dużo, piszecie do mnie komentarze, piszecie jakieś tam maile, wiadomości, natomiast bardzo będzie miło, jak gdyby ten kontakt będzie bliższy i będziecie się tylko nie tylko cieszyć na moim kanale, oglądając moje filmy, ale też po prostu obcując tymi obrazami na co dzień, czyli mając je u siebie w domu. Ja powiedziałem już kiedyś o takiej zalecie, którą mają moje obrazy. Przy okazji tego ostatniego obrazu właśnie, którego tutaj postawanie widzieliście, czyli Czystani, które zamówienie już mam, natomiast nie ma żadnej przeszkody i nie ma żadnego kłopotu i problemu w tym, żeby, a jednocześnie będzie to dla mnie wyzwanie, żeby na przykład taką przystań namalował drugą, trzecią, czy czwartą, czy szóstą, także zapraszam, nie ma żadnego problemu, jeżeli zobaczycie obraz, który już nie będzie tam, co przeczytacie w komentarzach, że ktoś go tam zamówił, natomiast to nie jest żaden problem, po prostu powstanie następny. Może chcecie na przykład, żeby był w innej kolorystyce, w innych odcieniach barwnych, także zapraszam, to też jest możliwe i po prostu otwieram przed wami wiele, wiele, wiele możliwości, żebyście właśnie w ten sposób patrzyli na ten kanał, bo do tego zmierzam, że po prostu wieszacie na ścianach nadruki, wydruki, a to jest po prostu, a tu takich obrazów jest taki, że wieszając i płacąc za to naprawdę śmieszne pieniądze, bo taki obraz kosztowałby w galerii, widzicie go w galerii sztuki, kosztowałbym minimum 600 zł, a może i więcej. A u mnie będzie to bardzo, bardzo nieduży koszt. A wieszając go na ścianie, to 25% na wartości zyskuje, także to nie jest wydruk na płótnie, to jest wszystko ręcznie robiona praca i do tego was zachęcam po prostu. Ten apel na dzisiaj to jest takim moim wstępem do kolejnych moich filmów, które za moment będą. Powiem o tym właśnie, co jeszcze będzie. Także zapraszam do zamawiania. Każdy obraz już o tym jeszcze nie wspomniałem. No i właśnie o tym atucie, że po prostu każdy obraz, który tu powstał na kanale, możecie, nie dość, że sobie kupicie, znaczy zamówicie, dostaniecie to bardzo, 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 tak powiem, prawie za darmo, tylko za koszty materiałów poniesionych przeze mnie, to jeszcze macie całą historię tego powstawania tego obrazu uwiecznioną na kanale, także ja wam mogę dołączyć nawet filmiki na płycie do tego obrazu, jak on powstawał, tak? Także macie, to jest naprawdę duży, duży atut i duży argument, kolejny argument za tym, żeby taki obraz mieć u siebie na ścianie. To jedna rzecz, no albo komuś na prezent, także to też jest przecież forma bardzo fajnego prezentu, bo to, mówię, może być ten obraz, który gdzieś tam zobaczycie na kanale, a może być ten obraz zamówiony, to nie stanowi problemu, to pewnie jest parę dni i taki obraz możecie otrzymać. Czy to portret, czy tam jakiś ulubiony, czy tam kopię na przykład jakiegoś ulubionego obrazu. Także kończąc na ten temat. Natomiast chciałem powiedzieć jeszcze króciutko o tym, co będzie za chwilę, za moment, już zobaczcie na tym. Wymyśliłem coś takiego, że po prostu po pierwsze to będę chciał trochę szerzej podziałać, żeby, bo piszą do mnie ludzie, pisałem piękne listy, dostaję ze Szwecji, dostaję ze Stanów, dostaję z Kanady, po prostu ludzie z zachodu piszą, że po prostu widać, że to są listy gdzieś tam z translatora. Ja nie rozumieć po polsku, ale jesteś świetny i tak dalej. Już nie tutaj bez jakichś tam nadmiernej, jak to powiedzieć, no nie będę tutaj się chwalił tym, co piszecie, natomiast bardzo dziękuję za te wszystkie komentarze, natomiast żeby te obcować mogły masy szerzej, żeby więcej ludzi nie mogło oglądać i nie zważając na to, że nie rozumieją to, o czym mówię, to właśnie będę te, pomyślałem sobie, że zrobię takich parę filmików, nawet już z tych, które powstały, tam były fajne filmiki, takie krótkie, które tam zmieściły się, no takich tasiemców, które, nie wiem, pejzaż pierwszy, który malowałem w ileś tam 12 odcinkach, to może nie, ale na przykład takie krótsze filmy, które tam w 3-4 odcineczkach się zmieściły,
tam były takie na przykład kwiaty, jakieś tam maki, słoneczniki, te wszystkie filmy, no każdy może, mógłbym, pewnie będę mógł tak w ten sposób zrobić. Będę robił takie speed painting, te takie szybkie filmy, to z tych, które ten, a będą powstawały też nowe. Przy okazji pomyślałem, że właśnie nie zmieniając formuły będę o nich opowiadał, będę za każdym razem jakiś tam podsunę wam temat do obrazu, znaczy temat. Będę podsuwał tematy, tym oczywiście też, natomiast będzie w każdym temacie, w filmie będzie też zawarty jakiś temat taki przewodni, czyli myśl przewodnia, czyli na przykład, tak jak ktoś mi to zasugerował i tego się będę trzymał, że tam będą na przykład o pędzach, będą o takich technicznych sprawach, będzie o werniksach, no, ktoś tam napisał, co to jest werniks, werniksach, ale będą też tematy takie myśli przewodnie, odcinków, które będą na przykład poświęcone perspektywie, światłocieniowi, kompozycji, takim tematom stricte plastycznym, którym będę ten. No ale zachęcam też również osoby, które chcą dokonać zmian pewnych w swoim życiu, odnaleźć sobie pasję, to też piszcie do mnie, pomogę wam, znaczy pomogę. Podobno pomagają, tylko pomóc może rodzina, ja mogę służyć wam pomocą. No. Czyli służę wam pomocą. Wiem, że wielu z was takie decyzje w życiu chciałoby podjąć albo są na krok przed takimi decyzjami na temat zmian. Ja taką zmianę, takie zmiany wykonałem w swoim życiu i do takiej zmiany będę was zachęcał tutaj na kanale, także nie tylko będą to... Już zgadam za długo, okej. Okay. Kończę pomału. Nie tylko jest to film, kanał o malowaniu, ale jak mówię, kreatywnym, pięknym życiu i do tego was zachęcam. To byłem ja, Adam Razik. Zamawiajcie obrazy. Każdy, który na kanale zobaczycie, można ode mnie dostać za niewielkie, za grosze. Także zachęcam. To jeszcze raz ja pozdrawiam was wszystkich. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania i co tam jeszcze chcecie robić. No i piszcie do mnie, piszcie, odzywajcie się. Bardzo to mnie napędza, pobudza i motywuje, także do zobaczenia następnym razem. To byłem ja, Adam Razik. Na razie.